Dzień dobry, w moim studiu ponownie Joanna Lewandowska-Bieniek, koordynatorka aplikacji Home Lab. Dzień dobry. Asiu, mamy bardzo upalne lato, właśnie to odczuwamy i wtedy naturalnie więcej pijemy. Dlaczego to nawodnienie naszego ciała jest tak ważne? Tak naprawdę powinniśmy pić więcej, a nie do końca nam to wychodzi. Nasz organizm składa się z 60% wody. To jest najważniejszy tak naprawdę związek w naszym organizmie, ponieważ on zapewnia przepływ wszystkich substancji pomiędzy komórkami, więc każdy układ w naszym organizmie tak naprawdę jest zależny od tej wody. Więc jeżeli my nie będziemy się nawadniać, no to będziemy się od razu gorzej czuć i będziemy gorzej funkcjonować. No właśnie, jakie są skutki tego odwodnienia? Czujemy pragnienie. No i nam się wydaje, że jest okej. Natomiast jeżeli my czujemy już pragnienie, to znaczy, że w 5% się odwodniliśmy, co może być bardzo niebezpieczne. Powinniśmy nie dopuszczać do tego, żebyśmy czuli to pragnienie. Tak? To jest takie nietypowe, ale i nie wszyscy o tym wiedzą. Natomiast no, tu jest już taki objaw, że już jesteśmy faktycznie odwodnieni i powinniśmy się nawadniać. Takie jednorazowe odwodnienie to mogą być jakaś senność, taka słabość ogólna, migreny, więc jak zaczyna nas boleć głowa, to pomyślmy, czy odpowiednią ilość płynu wypiliśmy w ciągu dnia i może najpierw wypijmy tą szklankę wody, odczekajmy i dopiero sięgajmy po leki przeciwbólowe. Natomiast jeżeli mamy takie lekkie, długotrwałe odwodnienie, no to już może być takie konsekwencje, że mamy częstsze zapalenia układu moczowego, że właśnie jakieś takie częste bóle głowy, apatia, ale też może to doprowadzić do nowotworów układu moczowego czy jelita grubego. Mm-hmm. Tworzą się zaparcia na przykład. A w jaki sposób prawidłowo się nawadniać? Bo niektórzy, tak jak mówisz, odczuwamy pragnienie, no to bierzemy tę butelkę wody czy innego napoju słodzonego i wypijamy litr naraz. Czy to jest prawidłowy sposób? To jest niestety błąd, ponieważ organizm ten nadmiar wydali. On nie przyswoi go, no bo nie będzie miał gdzie. Powinniśmy przyjmować 30 ml wody na każdy kilogram masy ciała. No to wychodzi mniej więcej 1,5 do 2 litrów dziennie, ale na cały dzień. Tak? Czyli najlepiej wstać rano, wypić szklankę wody, może być na przykład z cytryną, żeby pobudzić układ pokarmowy. Możemy i też na przykład pół godziny przed posiłkiem szklankę wody, godzinę po posiłku szklankę wody i rozłożyć to sobie na cały dzień. Dobrym patentem jest na to, że jeżeli na przykład siedzimy w pracy i jak sprawdzamy godzinę na zegarku, no to wypijamy 2-3 łyki wody. I zobaczcie, ile tak naprawdę razy w pracy siedząc sprawdzamy, kiedy już do domu. Tak? I to nam będzie, to pozwoli nam zapamiętać, żebyśmy popijali tą wodę. I tak samo nie stawiajmy sobie dużej 1,5-litrowej butelki wody, bo nas to może przerazić. Mm-hmm. Boże, kiedy ja to wypiję. Natomiast postawmy sobie małe, 0,5-litrowe i powoli sobie właśnie takimi małymi łyczkami topimy i tak naprawdę nawet nie zauważymy, kiedy te 1,5-litra wypijemy. Ja mam taki patent ostatnio, że kupiłam taki bidon z podziałkami. Tak. I wtedy wiem, ile faktycznie tej wody wypijam, bo tak to no generalnie było trudno, bo tak, wodę mam przy łóżku ustawioną, wodę mam w pracy, wodę mam w domu i tak ciężko to było jakoś wyliczyć, ile łącznie tej wody wypijam. A jak ten bidon wszędzie ze sobą noszę, to łatwiej jest zapamiętać, zobaczyć wizualnie, ile tej wody faktycznie w ciągu dnia się wypija. No właśnie, ale my mówimy cały czas o wodzie, a przecież nie wszyscy piją tę wodę. Czym powinniśmy gasić to pragnienie? No woda to jest taka podstawa. Możemy też wypijać izotoniki. Są do kupienia w sklepach, natomiast raz, że wychodzą drogo za butelki, dwa są często Nafaszerowane chemią, sztucznymi barwnikami, żeby były bardziej atrakcyjne, no to nie do końca wpływa dobrze na nasz organizm. Możemy sobie przygotować taki właśnie domowy izotonik z wody, z soku z cytryny czy pomarańczy, do tego 1/4 łyżeczki soli himalajskiej i na przykład łyżeczkę miodu, żeby dosłodzić, żeby uatrakcyjnić ten smak, ale też dostarczyć trochę tego cukru, bo on jest niezbędny, tylko ten cukier naturalny, nie taki dokładany. Nie ten biały. Nie ten biały, nie ten dokładany, ale też na przykład są warzywa czy owoce, jak ogórek czy arbuz, które też będą miały takie zadanie nawadniające. Zupa to też jest porcja płynów, które my przyjmujemy. Jakiś smoothie z dodatkiem wody.
tak, to wszystko będzie nam nawadniało i to też będzie wchodziło w skład tych płynów wypijanych. Natomiast no, woda to jest jednak podstawa. A czy wszystkie napoje, jakie wypijamy, faktycznie nas nawadniają? Czy są też takie, które raczej szkodzą? Efekt odwadniający na przykład kawa czy herbata, ale jeżeli my ją pijemy rzadko, tak? Czyli nie wiem, raz w miesiącu wypijemy sobie filiżankę kawy, no to ona będzie działała diuretycznie, czyli tak moczopędnie na nas. Natomiast jeżeli my codziennie pijemy tą kawę, to organizm się przystosowuje do tego i już ten efekt raczej taki nie będzie. Mhm. W czasie wakacji często, zwłaszcza podczas urlopu, stosowane są jako płyny nawadniające, płyny alkoholowe. Czy to nam faktycznie pomaga? No nie, no tu jest, faktycznie nie pomyślałam o właśnie o tych alkoholach. Tu już na pewno będzie działanie odwadniające, zwiększające diurezę. No wypijając, powiedzmy, piwo, to nam się potem chce bardzo do łazienki, tak? I to będzie, więc tutaj musimy się, jeżeli już pijemy jakiś alkohol, to musimy zwiększyć przyjmowanie i to niekoniecznie wody, na przykład wody z cytryną, tak? Czyli tam, żeby też były te elektrolity, bo ten efekt moczopędny nie tylko będzie nam usuwał wodę, ale też składniki mineralne, które nam pomagają utrzymać tą homeostazę organizmu. A w jaki sposób sprawdzić, że jesteśmy prawidłowo nawodnieni? Takim domowym sposobem, żebyśmy mogli sprawdzić, to jest kolor moczu. Czyli jeżeli on jest jasny, słomkowy, to jest wszystko ok. Czyli jesteśmy nawodnieni, wypijemy odpowiednią ilość wody. I też jest ważne, żeby nie przytrzymywać tego moczu w pęcherzu. Czyli jak nam się chce do łazienki, to idźmy, ale też się nie zmuszajmy do tego, że idę gdzieś na dwór, no to a na zaś sobie zrobię, bo to nie wpływa dobrze na nasz układ moczowy, na nasze mięśnie. Natomiast jeżeli ten mocz będzie ciemny, jakiś taki pomarańczowy czy brunatny, no to już jest bardzo duży znak, że jednak powinniśmy zwiększyć tą ilość przyjmowanych płynów. Dodatkowo możemy zrobić badania laboratoryjne. Zwykła morfologia, badanie moczu, elektrolity i białko całkowite. To jest taki pakiet dla nawodnienia, który możemy właśnie zrobić, żeby sprawdzić, czy ta nasza gospodarka wodna jest na dobrym poziomie. Czy te badania też możemy wykonać poprzez aplikację HomeLab? Oczywiście, mamy właśnie taki pakiet na takie okazje upalnego lata, że możemy zrobić, zamawiając badanie pakiet nawodnienie i wtedy takie badania są w tym pakiecie. Na pewno więcej wody z siebie wydalają osoby, które uprawiają aktywnie jakiś sport. W jaki sposób one powinny się nawadniać? Jeżeli my trenujemy tak umiarkowanie, do godziny, wystarczy nam sama woda. I też co 15 minut powinniśmy około 100 ml wody wypijać, żeby nie, że ćwiczymy i potem naraz całą butelkę wypijamy na koniec, tylko bo to nam też pozwoli efektywniej trenować. Tak, te efekty tego naszego trenowania będą lepsze, bardziej widoczne. Natomiast jeżeli jest to długi, intensywny wysiłek, półtorej godziny, dwie, trzy, bo też się zdarzają tacy sportowcy, to wtedy już powinniśmy przyjmować izotoniki, bo my z tym potem te mikroelementy, pierwiastki wypacamy. I wtedy warto się zaopatrzyć w taki izotonik, który będzie miał około 8 gram cukru na 100 ml. No to na koniec odwieczny dylemat, czy woda gazowana, czy niegazowana? Tak naprawdę nie ma to znaczenia, jeżeli my nie mamy takich jakby dolegliwości gastrycznych, tak? Czyli jakieś zapalenie żołądka, jakieś nadwrażliwość jelit, to możemy wypić tą wodą gazowaną, my się ciut szybciej nawodnimy i taką uzyskamy lepszą jakby uczucie nawodnienia, no ponieważ ten gaz będzie się tam rozprężał. Natomiast to już jest dowolność. Warto jeszcze też wspomnieć, że unikajmy wód smakowych. One są pięknie opakowane, w kolorowych butelkach, często dajemy je dzieciom. Natomiast czasami w 1,5-litrowej butelce możemy mieć nawet 12 łyżeczek cukru. To jest niesamowita ilość. To też powoduje otyłość u dzieci i u dorosłych, ale też tam są często sztuczne słodziki, acesulfamka, właśnie aspartam, które będą powodowały przed objawy neurologiczne. Tak, więc tutaj stawiajmy na wodę lub wodę z jakimiś sokami owocowymi, z plasterkiem ogórka, tak żebyśmy... Z naturalnymi tak, a nie sztuczne dodatki.
Cóż nam pozostaje na zakończenie? Ja zdecydowanie polecam wodę na upały, lekko schłodzona, daje rewelacyjny efekt i myślę, że żaden inny napój nie może się z nią równać podczas upałów. Bardzo dziękuję Ci, Asiu, za te cenne rady. Moim gościem była Joanna Lewandowska-Bieniek. Dziękuję bardzo.